Vincente Vitos, postać na poły legendarna, ale i bardzo realna. Pierwszy chłop, który był trzykrotnie premierem. Już to samo w sobie jest bardzo interesujące. Jest taka słynna, no może trochę anegdotyczna scena, kiedy Vitos jest proszony o objęcie prezesury Rady Ministrów, wtedy się to nazywało prezydent Rady Ministrów. To jest pokazane m.in. w filmie Zamach stanu. Przypomnę, to wtedy był trzeci rząd Vitosa. Vitos z bosymi nogami orze, czy ora, pole i przyjeżdża z Warszawy od marszałka Sejmu Macieja Rataja. Przedstawiciel, że prosi go o to, żeby przyjechał do Warszawy, objął stanowisko premiera i wtedy Vitos obmywa nogi, zakłada buty i jedzie do Warszawy. Scena być może legendarna i symboliczna, chodziło właśnie o pokazanie tego zderzenia klasy społecznej, która była całkowicie na dnie przez wiele wieków i nagle ten Vitos jest przedstawicielem tej właśnie grupy nieuprzywilejowanej i obejmuje jedno z najwyższych stanowisk w państwie. Zawsze się zastanawiano, co to była za postać. Czy to był samouk, czy to był człowiek przygotowany do tej roli, którą pełnił. Przypomnę, 3 razy był premierem i to w sytuacjach bardzo krytycznych, bo w czasie wojny 20 roku był premierem Rządu Obrony Narodowej. Potem był premierem jeszcze w 23 roku i w 26. Otóż wszyscy, którzy się z nim zetknęli, to jest ciekawe, nawet ziemianie, którzy mieli cały czas stosunek taki protekcjonalny do chłopa polskiego, byli pod wrażeniem jego osobowości. A więc mimo, że był przedstawicielem tej grupy społecznej, jakby stojącej najniżej, to emanowało z niego coś takiego, które pozwalało mu na równi podchodzić czy kontaktować się z ludźmi z wyższych warstw. Ja na przykład czytałem takie wspomnienia Bogdana Fudakowskiego, to był ziemianin, który właśnie przy pierwszym zetknięciu się z Vitosem mówi, odniosłem wrażenie, że bije z niego jakiś majestat. To było zdumiewające, powtarzam, ziemianin z chłopem i mimo to on nie czuł żadnego dystansu, znaczy Vitos nie czuł żadnego dystansu, a ten ziemianin pewien respekt. Więc niewątpliwie to się powtarza w wielu relacjach pamiętnikarskich, że Vitos był kimś wyjątkowym. No wiadomo, że chłopi wtedy stali na dosyć niskim poziomie, no, nie było, był analfabetyzm i tak dalej. On też był w dużej mierze samoukiem. Jest taka anegdota, to już na pewno anegdota. Vitos jedzie pociągiem jeszcze w okresie rozbioru w Galicji i idzie do toalety. Ale w toalecie ktoś jest i on tak wali w drzwi, kto tam je? Czyli kto tam jest? I tam ktoś odpowiada, zajęte. I on wraca do przedziału i wraca do lektury książki Historia Polski, czy jakaś inna uczona książka. Takie zderzenie właśnie tych takich obyczajów, nazwijmy, galicyjsko-chłopskich z tym, że on czyta, każdą okazję wykorzystuje do czytania. I bez wątpienia był to też talent polityczny. Są takie wspomnienia Bernarda Zingera, który opisywał Sejm Polski do roku 26, znał właściwie wszystkie zakamarki i on pisze, że właściwie Vitos był rozgrywającym. To znaczy, że wszystko się kręciło wokół Vitosa, albo przeciw Vitosowi, albo za Vitosem, że sprawiał wrażenie postaci centralnej w tym Sejmie. W tym Sejmie, w którym przecież było mnóstwo arystokratów, ziemian, no, ludzi wykształconych, nawet profesorów i nagle ten Vitos z tymi butami z cholewami w stroju celowo ubierał się właśnie nie w garnitur, czy w jakieś inne stroje, które by w Sejmie obowiązywały, tylko w tych butach chłopskich przychodził, chcąc właśnie to jeszcze podkreślić, że tutaj ta nowa grupa społeczna, która była jakoś szykanowana, czy na niższych szczeblach drabiny społecznej, awansuje poprzez niego na same wyżyny. Oczywiście Vitos miał też zaciekłych wrogów, mimo że większość uważała go za bardzo zdolnego polityka. Na przykład Piłsudczycy go nie znosili i utrwalono jego obraz w powieści Kadena Bandrowskiego Bigda. Była taka sztuka teatralna, chyba Andrzej Wajda ją również reżyserował. To było w latach 90. Bigda idzie. I to był oczywiście taki paszkwil na Vitosa. Vitos był przedstawiony tam jako prymitywny dorobkiewicz, który jest sprytny, ale właśnie w takich, no nazwijmy, układzikach mających na celu drobne interesy. Nie ma tam żadnej jakiejś wielkiej myśli, ideowości i tak dalej. To był właśnie ten
czarny obraz Witosa, który rzadko się pojawiał, ale głównie w propagandzie Piłsudczyków, a potem sanacyjnej, Witos był znienawidzony. O tym, że Witos, mimo że był atakowany przez obóz piłsudczykowski, jednak cieszył się jakimś respektem, był jego los w Twierdzy Brzeskiej i został aresztowany, przypomnę, w roku 1930 jako jeden z przywódców opozycji zwanej Centrolewem. I w tejże Twierdzy Brześć byli uwięzieni głównie politycy PPS-u, ale również Wojciech Korfanty, z którymi obchodzono się w sposób skandaliczny, poniewierano, zmuszano do czyszczenia ubikacji, wycierania podłogi na kolanach. Był jeden wyjątek, to był właśnie Witos, to znaczy traktowano go surowo, ale z pewnym respektem. To by pokazywało i ilustrowało to, że nawet w obozie przeciwników była to postać szanowana. Niektórzy twierdzą, że było to polecenie Józefa Piłsudskiego. Dlaczego? Ponieważ Witos był w posiadaniu jednej z największych tajemnic Józefa Piłsudskiego. To znaczy w kluczowym momencie wojny z bolszewikami Piłsudski złożył dymisję z funkcji naczelnego wodza i naczelnika państwa, to było 12 sierpnia 20 roku, na ręce właśnie Witosa. Ale Witos tej dymisji nie ogłosił, mimo że Piłsudski powiedział, zrobi pan co pan chce. Mało tego, po 18 sierpnia, kiedy odwróciła się karta wojny, Witos zwrócił tą dymisję Piłsudskiemu, czyli zachował się w stosunku do Piłsudskiego bardzo honorowo, jakby ukrywając fakt złożenia przez niego dymisji, co mogło oczywiście na tym wizerunku, który wówczas już malowano, niezłomnego wodza, zrobić rysę. Być może Piłsudski o tym pamiętał, i dlatego jakby nie polecił, żeby, czy polecił, żeby traktować Witosa z większą rewerencją w tymże uwięzieniu. Co oczywiście jest tylko przypuszczeniem, ale być może tak było.